Subskrybuj nasz kanał, jeśli chcesz być na bieżąco. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Akademii 51015. Porozmawiajmy o naszych dzieciach. Ja się nazywam Kasia Bujakiewicz, a moim dzisiejszym gościem jest moja przyjaciółka, znamy się 13, 13 lat, prezes Fundacji Anny Wierskiej Dar Szpiku, popularnie zwana drużyna Szpiku Dorota Raczkiewicz. Dzień dobry. Kochana, powiedz mi jaką, jaką mam misję, jaka prześwieca misja drużyny Szpiku, w której jestem też od 13 lat. Pamiętasz, wszystko zaczęło się od biegania, tak naprawdę. Tak. Pamiętasz maraton, 2008 Pamiętam. rok 2000, i tak. rzeczywiście to był taki moment, kiedy startowaliśmy. Ta misja jest niezmienna, czyli żeby jak najwięcej osób dowiedziało się, że bycie dawcą szpiegu jest proste, że naprawdę ratuje życie, że potrzebna jest krew, że fajnie jest mieć oświadczenie woli w portfelu. I to jest taka misja, którą... Edukacyjna. Dokładnie tak. Informacja, edukacja. I to jest to, żeby człowiek się dowiedział, a co on potem z tym zrobi, to już jakby musi w sercu wiedzieć i musi być świadomy. 13 lat, najpierw biegacze, maratony, potem edukacja w szkołach, potem edukacja w różnych miejscach i oddział. I to są jakby te najważniejsze rzeczy. Oddział onkologii dziecięcej. I dziecięcej i dla dorosłych. I to jest jakby ta misja też nie dało się tylko informować, edukować. Musieliśmy też zajrzeć do tego świata. I poznając dzieciaki, poznając mamy onkologiczne, poznając rodziny, w których ktoś odchodził, umierał, byliśmy w stanie tak naprawdę zobaczyć ten świat. Zobaczyć, że rzeczywiście to nie jest tak, że wiesz, to jest wirtualne, że tak jak teraz internet jest, że Um, wydaje się, że fajna grafika wystarczy, nie, nie wystarczy, że za tą koszulką naprawdę są chorzy. Pamiętasz, jak wygląda na oddziale? Tak. Pamiętasz, jak pierwszy raz poszłaś, jak byłaś w ciąży z Olą, nagrywaliśmy piosenkę, przecież tak. to były emocje, które to są która... wielkie emocje i tak naprawdę yy... Nie tyle pomagamy tym dzieciom, szukamy dawców, szpików, edukujemy, ale też zajmujemy się rodzicami. Dokładnie tak. Bo to jest tragedia, za tym idzie tragedia rodziców. To jest... Dokładnie, bo wiesz, można mówić o statystykach i statystyki są takie, że blisko 80% dzieciaków wygrywa z nowotworem. To jest cudowne, to jest cudowne, bo u dorosłych nie jest tak, tak różowo. Natomiast ja zawsze mówię, że to jest tylko na papierze napisane. A tak naprawdę każda diagnoza to jest choroba rodziny. I e, pamiętasz te mamy onkologiczne, jak je bierzemy na metamorfozy i naraz się okazuje, że ta rodzina się rozsypuje. Na metamorfozy od razu ci przerwę y, robimy taki dzień, mam tak. onkologicznych, gdzie mamy wyciągamy z oddziału y, od dzieci. Nasze wolontariuszki wskakują wtedy na ich miejsce, a my zabieramy mamy, żeby mogły. E, zaczerpnąć trochę oddechu, zająć się trochę sobą. Po babsku, iść do fryzjera tak. na tak zwane paznokcie, troszkę do spa, troszkę na jakieś spotkanie i, e, i naraz się okazuje, że, że, że ta choroba to, to nie jest tylko choroba dziecka, to jest choroba całej rodziny, że strach, lęk, że już nigdy właściwie nie będzie tak jak przed tą diagnozą. I to zadanie tej drużyny szpiku jest takie, po pierwsze, żeby opowiedzieć o tym, że słuchajcie, za tymi symbolicznymi drzwiami są ludzkie tragedie, i że każdy może pomóc. I że tak naprawdę nie każdy może być dawcą szpiku, nie każdy może oddać krew, ale każdy może dać siebie i może dać kawałek siebie. Ja pamiętam. Do, a propos tych metamorfoz jak pierwszy raz poprosiliśmy fryzjerów oni na nas patrzyli trochę dziwnie a potem naraz się okazało, że mogą się podzielić talentem, że mogą się podzielić swoją pracą że e, naraz się okazuje, że kiedy trzeba było dziecku ogolić głowę na oddziale, dzwoniliśmy do takiego Tomka w Szmitaju, mówiliśmy Tomku przyjedź, pomóż, porozmawiaj e, i okazuje się, że Masz się czym podzielić, tylko musisz otworzyć oczy i, i uszy, oczywiście, i serd, ducho to najważniejsze. I myślę, że to jest też najważniejsze, taka misja i zadanie drużyny szpiku, żeby pokazać ludziom, że my naprawdę mamy dużo rzeczy, którym możemy się podzielić. że tak. To nie jest zawsze tak, że to jest. To kasza. też jest czasem, no właśnie, pomoc finansowa, tak. czasem jest to wsparcie duchowe. A wiesz co, bo, bo to jest tak, że rodzice dowiadują się, no, że jest nowotwór białaczka, że potrzebują. Dawcy szpiku, na ile szybkie znalezienie dawcy szpiku pomaga wyjść szybciej z tej choroby? No to jest najważniejsze, bo mówi się tak teoretycznie, że połowa z tych chorych nowotworowych, białaczkowych, szpiczakowych potrzebuje przeszczepu. I e, oczywiście znalezienie dawcy to jest kolejna połowa szansy na to, że możesz przeżyć, ale jak nie znajdziesz tego dawcy no to niestety, to znaczy, że ta twoja walka jest przegrana. I kiedy zaczynaliśmy swoją pracę 13 lat temu, w naszym rejestrze polskim było 30 tysięcy nazwisk. To, to był cud, znalezienie dawcy. Teraz to jest, są 2 miliony. Więc wydawać by się mogło, że o, to już wszyscy znajdują dawcę, już jest fajnie. No nie, teraz mamy dziewczynkę, która nadal dawcy nie ma. Znamy takie osoby... Znaliśmy, znaliśmy Piotrusia, Dominika, którzy nie znaleźli dawcy na całym świecie. Więc ja jakby pamiętam ten, problem... ten moment z Dominikiem, jak tak. był potencjalny dawca tak. szpiku. Byliśmy wtedy na oddziale tak. u, niego, u, u jego mamy i ona właśnie nam powiedziała, że się wycofał. Wycofał się, więc już się to się też nie znalazł. jest. My edukujemy, jak ważne jest, jeżeli podejmiemy tę decyzję bycia dawcem, dawcą szpiku. To, to już jest zobowiązująca nas decyzja. Ja jestem potencjalnym dawcą szpiku, no Czekasz. i zobacz, od sześciu lat czekam. I, bo twój i... bliźniak jest zdrowy, wiesz. Ja jest zawsze tak zdrowy. mówię. Tak. Ale wiesz, to jest jedno z najważniejszych rzeczy, bo mamy dwa miliony osób w rejestrze i ja czasem myślę, że teraz przydałaby się taka reedukacja. Czyli to, żeby przypomnieć tym, którzy się zapisali, tym, którzy są zarejestrowani, którzy mają swoje karty, swoje puzelki, że... E, o co chodzi? Żeby im po prostu przypomnieć, żeby nie było tych sytuacji. Ja pamiętam te no sytuacje. Właśnie o co chodzi? Powiedz mi, jak Słuchaj. można zostać dawcą szpiku? Tak. Słuchajcie, dwie metody. My mówimy tak. o tym, że, mówimy o tym, żeby to zrobić przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa. Dlatego, że jeżeli jesteś, możesz być dawcą szpiku, możesz oddawać krew. A wyobraźcie sobie taką historię, że jeden mały, małe dziecko jedno ma białaczkę i on czasem potrzebuje, to dziecko potrzebuje 300-500 osób, które oddadzą krew, tak. bo są potrzebne płytki e, krwi. W związku z tym, e, dlatego mówimy, jeżeli chcesz być dawcą szpiku, zostań też krwiodawcą, włóż do swojego portfela oświadczenie woli. Niech to będzie taki komplet, niech to będzie całość. Powiedz jest... mi, jak wygląda rejestracja? My mówimy, idź do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa. Oddajesz 12 ml krwi. E, Wypełniasz ankietę, rozmawiasz z lekarzem. Jeżeli nie ma przeciwwskazań, jesteś zarejestrowany. Jakie to są przeciwwskazania? Oczywiście wszystkie choroby przewlekłe, nowotworowe, tatuaże na pół roku, ciąża, karmienie. Musimy być po prostu zdrowi. Nie zapominajmy też o tej drugiej metodzie, czyli jeżeli nie możemy, nie mamy ośrodka dawców szpiku gdzieś wokoło, możemy się zarejestrować przez Fundację TKMS. I to jest też bardzo ważne. Natomiast mój apel do Państwa wszystkich jest taki, Zróbcie wszystko świadomie i przeczytajcie, dowiedzcie się, bądźcie świadomi. Może to nie jest ten moment, w którym masz zostać dawcą. Ja zostałam w ten sposób, że właśnie wolontariusze drużyny Szpiku byli w miejscu, w którym była cała organizowana akcja tak. Był, było centrum krwiodawstwa. I wolontariusze przeprowadzali mnie krok po kroku, jak wypełnić te wszystkie rubryki. Ja dostałam po dwóch tygodniach wynik wszy wszystkich badań, więc ja mówię, to jest cudowne, bo przy okazji my się badamy, wiemy co nam dolega, bo jeżeli będziemy chorzy, to. Nie zostaniemy dawcami szpiku, dostajemy pełne badania i jeszcze dostajemy sześć czekolad, jak przy okazji oddajemy krew. Więc, więc same korzyści, więc warto to zrobić. Wiesz to warto to zrobić i dlatego mówimy, że warto to zrobić też w Centrum Krwiodawstwa. Masz rozmowę z lekarzem. To jest ten moment, w którym możesz rzeczywiście zapytać o to a jak to będzie wyglądało potem? A co? Właśnie, jak to będzie wyglądało potem? Słuchaj, zawsze wygląda to... E... Dzwoni ten telefon. Dzwoni tam magiczny telefon. Czy pani tak. nadal chce uratować komuś życie? No i mówimy, no tak, tak. chce. I to jest taki moment, w którym znowu zostajemy przebadani, dlatego, że wiesz, w twoim przypadku 6 lat, a może przez te 6 lat coś się zadziało i ty nawet nie wiesz, więc to jest taki moment, w którym drugi raz się badamy, drugi raz e, poddajemy się wszystkim badaniom, rzeczywiście, czy jesteśmy zdrowi. To jest też ten moment, tak. o którym mówiłaś, czyli to, że e, dowiadujemy się, wszystko mam zdrowe, wątroba zdrowa, serce zdrowe i tak dalej. I teraz w momencie, w którym rzeczywiście pasujemy do kogoś. Tak. Oddajemy ten komórki macierzyste, jak to się mówi popularnie, oddajemy szpik w najbliższym ośrodku dawców szpiku. Tutaj Warszawa, my w Poznaniu. Dwie metody. Dwie metody, czyli poszerzony krwiobieg. Blisko 80, mówi się, że nawet 90% oddania szpiku to jest poszerzony krwiobieg. Czyli siedzimy na fotelu, do jednej ręki węflon, do drugiej ręki węflon. Nasza krew sobie. Płynie i tam są odseparowane komórki i macierzyste szpiku i wraca do naszej drugiej ręki. Cztery godziny, około czterech godzin wracamy do domu. Druga metoda, talerz biodrowy. Jesteśmy jeden dzień w szpitalu. Rzeczywiście jesteśmy jeden dzień w szpitalu. Odbywa się to w narkozie. Śpimy sobie na brzuszku cieniutkimi igiełkami. Pobierane nam są. Komórki. A od czego jest zależne, czy ta metoda, czy tamta metoda? Tak naprawdę kiedyś mówiło się, że to dawca wybiera którą metodę, ale de facto jest tak, że lekarz rozmawia i proponuje. Jeżeli jest to dziecko, to zazwyczaj jest to talerz biodrowy. To, co jest najistotniejsze w tym całym oddaniu szpiku, że Mija kilka tygodni nasz organizm zapomina, że mu coś zabrano. Zupełnie zapomina. Wszystko się wyrównuje, i właściwie my idziemy dalej, a dla kogoś na przykład te trzy tygodnie życia to jest najważniejsze trzy tygodnie. Kiedy usłyszycie, że ktoś otrzymał kroplówkę życia, to są właśnie komórki macierzyste, bo ten nasz szpik podawany jest zawsze w postaci tej kroplówki. Bo to, co jest ważne w przeszczepie szpiku, to nie jest tak, że my E, jakoś tam będziemy żyć, nie, że to będzie tak, że to ktoś nam trochę pomoże, ale będziemy sławi. Nie, my wracamy do normalności. Mamy Też. szansę żyć normalnie. Mamy chłopaka z Wrocławia, który był bardzo chory, nie było dawcy dla niego. Dawca się znalazł, a dwa lata temu wysyła mi zdjęcia. Pani Dorotę, urodziły mi się bliźniaki. I jest tatą, jest szczęśliwy, żyje normalnie, biega, biegają ludzie maratony, wspinają się w górach. I ja myślę, że to jest najistotniejsze, że. My naprawdę dajemy komuś szansę na normalność. Nie tylko na jakieś słabe życie, na nie wiem, to, że on przeżyje, tylko na to, że on będzie mógł normalnie żyć i nas to nic nie kosztuje. Nas ani y, nie jest to obciążające, ani nie jest to niebezpieczne, ani nie boli. E, niczego nam nie zabraknie, nie musimy się martwić, że to jest jak z nerką czy z czymś, że no, no a co potem. Tak. Za 3-4 tygodnie nasz organizm nie że mu coś zabrano, żyjemy sobie dalej. I tyle. A ktoś miał szansę. I myślę, że to jest tak, jak się rozmawia z tymi dawcami i z naszym Mateuszem smoleniem, który mówi, słuchaj, nic większego i ważniejszego w życiu nie zrobi. Czyli warto pomagać. Z warto, powodu. trzeba. Dziękuję ci bardzo za tą ważną rozmowę. Dziękuję. Dziękuję, że byliście z nami. A więcej ciekawych tematów dotyczących rodzicielstwa znajdą państwo na naszym blogu www.51015kids.eu/łamane na blog. Dziękujemy.